Dla potrzeb filmu pozwoliliśmy sobie na pewną dowolność interpretacji historii o Noem i potopie w rolach głównych. Arka Noego. W pozostałych rolach. Postanowiłem położyć kres istnieniu, bo Ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie. Zatem zniszczę ich wraz z Ziemią. Księga Rodzaju. Locie. Noe. Co się stało? Jakiś tchórz dźgnął mnie z tyłu. Gdzie? Nie mogę usiąść. A ty, Majko? Ze mną już koniec. Możecie mnie wrzucić do najbliższej kloaki. I już po wszystkim. Ale kto wygrał? Kto przegrał? Lepiej ci? Pewnie. Przeżyliśmy. Uderz mnie. Odejdź, kostucho. Na mnie jeszcze nie czas. Raduj się z nami. To wspaniały dzień. Teraz będzie najlepsze. Wino, kobiety i śpiew.
Może nie być śpiewu, byle były kobiety i wino. Zostaniesz na orgii? Mam tego dość. Aby Bóg zrozumiał, że wykonuje tylko swój obywatelski obowiązek jako mieszkaniec tego miasta. Jaki Bóg? Bóg nas wszystkich. Ale nie Sodomy i Gomory. Niestety. Gdzie on jest? Wydaje mi się, że w ziemi, morzu, powietrzu, wszędzie. Nie można go jednak zobaczyć. To prawda. Ani usłyszeć. Być może. To bardzo wygodne. Jak wpadłeś na jego ślad? Nie wiem. Jesteś moim przyjacielem i kocham cię jak brata, ale stałeś się jakiś dziwny. Ludzie mówią, że zwariowałeś. No, ale masz dobre serce. Powiedzieć twojej żonie, że wrócisz za kilka dni? Powiedz, że muszę odpocząć. Jestem ranny. Zwykle zabieram ją ze sobą, bo wtedy nie muszę jej całować na pożegnanie. Widzę, że nie możesz bez niej żyć. Wracaj ze mną. Chyba żartujesz. Trzymaj się. Ty też. Dokąd on idzie? To najlepszy moment całej wojny. Co za dziwak. To najlepszy człowiek, jakiego znam. Jeszcze słowo i rozwalę ci łeb. Dobra robota. Szkoda, że mnie tam nie było. Sam załatwiłbym paru. Teraz czas na Gomorę. Nieźle się obłowimy. Nie jesteś ranny? Nic mi nie jest. Podobno wygraliście wielką bitwę. Tak. Było strasznie? Nigdy więcej nie wezmę w czymś takim udziału. Najważniejsze, że nic ci nie jest. Zawołam dzieci. Chłopcy, zobaczcie, kto wrócił. Sam! Ojcze! Jak było? Jafet! Masz coś dla nas? Stęskniłem się za wami. Ilu zabiłeś? Ham! Jak było? Bałeś się? Musiałeś zabić setki ludzi. Nie zabiłem nikogo. Przyniosłeś nam coś? Na przykład miecz, a może ucho wroga? Albo nos? Dajcie spokój. Ojciec jest zmęczony. Pozwólcie mu odpocząć. Dobrze, mamo. Porozmawiamy później. Cieszcie się, że jest w domu. Odpoczywaj, ojcze. Śpij dobrze.
Mord i zniszczenie. Wszyscy uważają, że to w porządku. Czy tylko ja się mylę? Nie mylisz się. Kto to powiedział? Bóg, Stwórca nieba i ziemi. To naprawdę Ty, Boże? Tak, to ja. Mówisz moim głosem. Oczywiście, przecież jestem Stwórcą. Twój głos jest moim głosem. Jest wszędzie. Posłuchaj uważnie, nie mamy dużo czasu. Ludzie stali się podli i zapomnieli, jak należy słuchać. Tylko Ty zachowałeś czystą duszę i dlatego słyszysz mój głos. Przyjdź na szczyt góry Topek. Dlaczego tam? Czekam na Ciebie. Na szczycie góry Topek. Czy mógłbyś wytłumaczyć to mojej żonie? Dopiero wróciłem. Zrozumie. Zaufaj mi. Jesteś wybrany. Panie, góra Topek. Rozmawiałem z Bogiem. I? Odpowiedział mi. Co mówił? Kazał mi iść na szczyt góry Topek. Tam ze mną porozmawia. Czyżby? Bóg do mnie przemówił. Naprawdę. Nie opowiedziałeś nam o walce i zabijaniu. Nie będzie czym się chwalić. Zabijanie nie jest powodem do dumy. Nie lubisz tego robić, ojcze? Bóg tego nie lubi. Ale wszyscy to robią. Dlatego jest na nich zły. Powiedział ci to? Nie, ale tak jest. Dużo wiesz o Bogu. Prawie nic, ale i tak więcej niż inni. Musisz być z tego dumny. Pamiętacie historię o chłopcu, który zmienił się w pszczołę? Dość wybuchów, wracajcie do pracy. Przyszła żona Lota. Gdzie mój mąż? Wróci z wojskiem. Czemu nie wrócił z tobą? Został ranny. Dobra wymówka. Byle tylko nie wracać do domu. Kiedy był pobór do wojska, pierwszy zgłosił się na ochotnika. W mgnieniu oka wybiegł z domu i tyle go widziałam. Wiem, że jesteś jego przyjacielem. Na pewno go kryjesz. Nie musisz być niegrzeczna. Niegrzeczna? Nie bywam niegrzeczna. Jestem czasem porywcza, ale nigdy niegrzeczna. Czy to dlatego Lot nie chciał wracać do domu? Wyruszę po południu. Im szybciej wyjdę, tym szybciej wrócę. Nie masz nic przeciwko? Jeśli chodzi o Boga, nigdy się nie spieram. Zawsze to robisz. Bo Cię kocham. Chodźcie tu, chłopcy. Nie będzie mnie 5 dni. Opiekujcie się mamą i bądźcie grzeczni. W jakiej kolejności? Równocześnie. Oh.
Ledwo dyszę. Za dużo zjadłem. Naama jest dobrą żoną, ale kiepską kucharką. Potrafi przypalić wodę. Pamiętam, jak nakarmiła bezpańskiego psa. Biedne zwierzę nie mogło się ruszać. A jednak po tylu latach jedno jej spojrzenie potrafi ukoić moją duszę. Panie, to ja, Noe. Przybyłem. Jestem tu. Panie. Przeszedłem szmat drogi. Jestem. Panie. Czekam na Ciebie cierpliwie. Tak jak powiedziałem. Po co mnie tu wezwałeś? Mam dla Ciebie wstrząsające wieści. Sodoma i Gomora zostaną zniszczone. Sodoma i Gomora? Ogniem i siarką. Poczułem do tych ludzi od razu. Chociaż sam ich stworzyłem i kochałem. Czy wszyscy zginą? Z wyjątkiem Ciebie. Zabierz swoją rodzinę i opuść Sodomę. Przecież to mój dom. Natychmiast. Skąd mam wiedzieć, że jesteś tym, za kogo się podajesz? Chyba jeszcze za wcześnie, abyś uwierzył. Zesłać Ci znak? To dobry pomysł. Biegnij w dół. Szybko. Czy to ci wystarczy? W zupełności. Opuścisz Sodomę wraz z rodziną. Zostało niewiele czasu. Nie można jej ocalić? Ocalić? To moje rodzinne miasto. Zrobię to z przyjemnością. Jeśli znajdziesz 50 sprawiedliwych. 50? Nie wystarczy 10? Zgoda. Jeśli wskażesz mi 10 prawych ludzi, Sodoma będzie ocalona. Dziękuję, panie. Uważaj. Idź ostrożnie. Pięćdziesięciu w Sodomie? Wytargowałem na 10. Muszę dać mu listę 10 sprawiedliwych. Lot będzie pierwszym. Nie nazwałabym go sprawiedliwym. Jest dobrym przyjacielem, a także twoim krewnym. Bardzo dalekim. A żona Lota? Ma język jak brzytwa i jest zbyt porywcza. Nosi w sobie zazdrość i zawziętość. Nigdy nikomu nie pomogła, ale jest jego żoną. No dobrze, to dwoje. A może... Nathan? Ten stary osioł sypia z dziewczętami, bardzo młodymi. Lepszy będzie Jeremy. On robi to z chłopcami. Może Jeremiasz? Jeremiasz sypia z żoną Jozuego.
Musisz znać jakąś przyzwoitą kobietę w Sodomie. Pewnie. Na przykład... Mam. Nie, ona się nie nadaje. Może... Ta też nie. Przykro mi. Nie znam żadnej. Musimy coś wymyślić. Na razie mamy dwoje. Potrzebujemy jeszcze ośmiorga. Kogo mamy? Lota i jego żonę. Dlatego Bóg zgodził się na 10. Wiedział, że nie poradzę sobie bez oszukiwania. A jeśli go oszukam, to i tak się dowie. Czas spać. Przyjdź szybko. Nie znalazłem nikogo oprócz Lota i jego żony. Wcale mnie to nie cieszy. Czy Sodoma i Gomora muszą zginąć? To już postanowione. Opuśćcie miasto przed południem, ale nie wolno wam oglądać się za siebie. Dlaczego, panie? Będzie was kusiło, żeby wrócić i pomóc potępionym. Nie zważajcie na ich krzyki. Nic dla nich nie zrobicie. Czemu uciekamy, mamo? Ponieważ ludzie złamali prawo Boga, a On ich za to ukaże. Czemu ludzie to robią, wiedząc, że spotka ich kara? Wam też trudno być dobrymi, podobnie jak innym. Dlaczego Bóg stworzył ludzi takimi, że nie są Mu posłuszni? Na pewne pytania nie ma odpowiedzi, ale nie przestawajcie pytać. Miasto ulegnie dziś zagładzie. Bierz żonę i uciekajcie. Nie chcę uciekać. I nie patrzcie za siebie. Kto ci to powiedział? Bóg. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nigdy cię nie okłamałem. Uciekajcie. I nie patrzcie za siebie. Czego chciał ten stary głupiec? Co Noe robił tu tak wcześnie? Jest moim najlepszym przyjacielem. Tego nie rozumiem. Przecież nie macie ze sobą nic wspólnego. Tylko on jest szczęśliwy, dlatego że ja jestem szczęśliwy. Twój szczęśliwy przyjaciel wrzucił mnie do kadzi z czerwonym barwnikiem. I? Tylko tyle potrafisz powiedzieć? I co z tego? Musiałam zakochać się w tobie od pierwszego wejrzenia, bo za drugim odwróciłabym się i uciekła. Twój kłopot polega na tym, że ktoś kazał ci być sobą. Ja idę. Idziesz? Marzę o tym, żebyś sobie poszedł. Dokąd? Noe powiedział, że Sodoma zostanie dziś zniszczona. Ty możesz zostać, jeśli chcesz. Ja uciekam. Ja zostaję. Żegnaj. Żegnaj. Odejdź. Co robisz? Nie chcę, żeby nas obrabowano. Nie mamy nic wartościowego. A czyja to wina?
Jesteś kompletnym nieudacznikiem. Moja matka zawsze powtarzała, że masz dwie lewe ręce. Twoja matka ma za to jęzor do samego pasa. To pogawędka rodzinna, czy można się dołączyć? Dokąd się wybieracie? Mój mąż twierdzi, że Sodoma zostanie dziś zniszczona. Upiłeś się? Lot pije wtedy, gdy chce się uspokoić. Czasami jest taki spokojny, że nie może się ruszyć. Co za wstyd. Wszyscy się z nas śmieją. Niedługo nie będę mogła spojrzeć ludziom w oczy. Daj mi spokój. Dokąd idziemy? Nie wiem. Nie wyobrażam sobie miejsca na ziemi bez domu. Pan Bóg jest naszą gwiazdą północy, wskaże nam drogę. Już niedługo. Teraz Bóg ich zabije? Nie oglądaj się. Nie powstrzymasz ich. Zasłońmy im oczy. Co teraz będzie? Boję się. Ja też. Trzymajcie się wozu, chłopcy. Czemu nie mogę spojrzeć za siebie? To bez sensu. Stąd widać nasz dom. Jest taki mały. Dzięki tobie z biedaków staliśmy się nędzarzami. Nie wiedziałem, co to szczęście, dopóki się z tobą nie ożeniłem. Teraz już za późno. Tak musi być. Nie zasłużyłeś na mnie. Nie zasłużyłem także na łupież. Nauczyłem się żyć z dnia na dzień. Mam przeczucie, że dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Mam nadzieję, po tym, co przeszliśmy. Pozdrawiamy żołnierzy Sodomy. Przejście dla zwycięskiej armii. Drogi. Już czas. Zaczął się.
Tak jak mówił Noe. Choć raz miał rację. Przeproszę go. Myślisz, że południowa część miasta też płonie? Tam mieszkają najbogatsi. Nigdy z nami nie chcieli rozmawiać. Zadzierali nosa. Muszę to zobaczyć. Nie oglądaj się. Muszę zobaczyć tych wszystkich zarozumialców, którzy patrzyli na nas z góry i śmiali się z nas. Jak Majka i jego żona. Teraz nie jest im do śmiechu. Płoną żywcem. Chcę to zobaczyć. Nie! Nigdy mi na nic nie pozwalałeś. Chcę mieć wreszcie trochę przyjemności. O rany. Ostrzegałem cię. Ruszajcie się. Możemy się uczyć od dzieci, jak być szczęśliwymi bez powodu i jak zapomnieć o nieszczęściach. Trudno uwierzyć, że Sodomy już nie ma. Miałeś szczęście, że zawarłeś taki układ z Bogiem. Pewnie cię lubi i dlatego cię wysłuchał. On słyszy każdego, ale dlaczego wybrał mnie? Z tego samego powodu, co ja. Jesteś dobrym człowiekiem. To była miłość od pierwszego wejrzenia. To prawda. Najdroższa. Ciekawe, czy Lot ocalał. Jeśli nie, tylko my wiemy, co się stało z Sodomą i Gomorą. Może spotkamy skrybę, który wszystko spisze dla przyszłych pokoleń. Im nie można ufać. Przekręcają fakty. Zanim skończą historię o Sodomie i Gomorze, okaże się, że wcale nas tu nie było. Nawet oni się nie pomylą. Idę porozmawiać z Panem. Przy okazji spytaj, dokąd mamy iść.
Czy tata znów rozmawia z Bogiem? Tak. Mógłby poprosić, żeby zesłał mi osiołka? Czy Bóg zamiast zabijać ludzi, a potem robić nowych, nie może zostawić sobie tych, których już ma? Chciałbym, żeby te straszne rzeczy już się skończyły. Moglibyśmy odpocząć. Zostawcie to ojcu, on potrafi rozmawiać z Bogiem. Czasem wydaje się, jakby mówił do siebie. Nikt nie wie, co robi. Wygląda zabawnie. Kiedyś na naszej ulicy zjawił się muzykant i grał tak cudnie, że wszyscy zaczęli tańczyć. Nawet zwyczajni przechodni. Zobaczył to głuchy, który nie zaznał muzyki i pomyślał, że wszyscy zwariowali. My jesteśmy jak ten głuchy. Nie słyszymy muzyki. Ale wasz ojciec ją słyszy. Nie jest szalony. On tylko tańczy. Idziemy do Gerar. To niedaleko Kadeszu. Co będziemy tam robić? Uprawiać ziemię. Znasz się na rolnictwie? Nie. Wszystko jest w rękach Pana. Dlaczego rolnictwo? Jesteśmy kupcami. Co my wiemy o rolnictwie? Hodowaliśmy kozę, to wszystko. Witajcie, przyjaciele. Przybywacie zza przełęczy? Tak. Słyszałeś, Morabie? Przejedziemy. Nie kręciłbym. Jedziemy do Sodomy. Tu nic nie utargowaliśmy. Ci chłopi prawie niczego nie kupili. Jedziemy do Sodomy. Tam są pieniądze. Sodomy nie ma. Została zniszczona. Spłonęła. Życie jest pełne goryczy. Czasem myślę, że lepiej było się wcale nie urodzić. Ale mało kto miał tyle szczęścia. Jak to się stało? Bóg ukarał ich za życie w grzechu. Sprawy religijne? To dowodzi, że od religii lepiej się trzymać z daleka. Ja zawsze koncentrowałem się na zyskach. Całe zło na tym świecie bierze się z faktu, że Bóg nie stworzył wystarczającej ilości pieniędzy. Jest w nich coś wzniosłego i szlachetnego. Mogę was czymś zainteresować? Mam wszystko, czego dusza zapragnie. Wstążki i błyskotki, garnki i zabawki, kapelusze dla całej rodziny. W Gerar jest straszny upał.
Nie padało od miesięcy. Musicie się chronić przed słońcem. Nie, dziękuję. Jak pięknie. Tam właśnie Bóg każe nam iść. Dziesięć lat później. Nie zrobisz jedwabnej torby ze świńskich uszu. Idą w zaloty i muszą dobrze wyglądać. Jesteście bardzo przystojni. Dobrej zabawy i unikajcie kłopotów. Nie dajcie sobie wejść na głowę. Nie kobietom, tylko sąsiadom. Nie szukamy kłopotów. I nie będziemy mieli. Boją się nas, bo jesteśmy inni. Jesteście. Idźcie już. To sanktuarium Mole, boga deszczu. Ci ludzie mają Boga na każdą okazję, ale z żadnego nie ma pożytku. Nasz Bóg jest inny i jest tylko On jeden. Łatwiej się modlić do jednego niż do kilkuset. Z pewnością jest potężniejszy od tych nieudaczników. To wszystko jest prawdziwym cudem. Cud? Ty zawsze znajdziesz właściwe słowo. A ty znajdujesz słowa pomiędzy słowami, delikatniejsze i czulsze, a za nimi ciszę. Cała drżysz, niepokoję się. Zawsze tak jest, kiedy chłopcy idą do miasteczka. Nienawidzą nas tam. Gdzie są wszyscy? Jest Estera? Kto tam? Swój. Kto? Sam. Nie stój tak. Wchodź. Co się dzieje? Ruth? Co się stało? Gdzie Ruth? Zabrali mi córkę. Kto? Kapłani do świątyni.
Zostań tu. Nigdy już jej nie ujrzę. Musimy walczyć. Potrzebujemy pomocy. Zaczekajmy na ojca. Ja nie czekam. Nie musimy. Będzie wiedział, że go potrzebujemy. Zapomniałem, co dziś robimy? Masz złożyć mole w ofierze dziewicę. Po co? Żeby spadł deszcz, a po cóż by innego? Starzeje się. Musimy go zmienić. Deszcz? Oczywiście. Czy to nie Małarut? Czemu właśnie ona? To jedyna dziewica, jaką udało nam się znaleźć. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to nie ma znaczenia. Dziewice są rzadkością. Znam Małarut od dziecka. Składaliśmy w ofierze kurczaki, owce, byki i nic nie pomogło. Witaj. Jak się czuje mama? Uduszę cię, ty draniu. Ta młoda kobieta poniesie najwyższą ofiarę, aby nas ocalić. Z pełną czcią poświęcamy ją wielkiemu Bogu Mole, który nagrodzi swych wyznawców życiodajną wodą z nieba. Zabić dziewczynę. I tamtych obcych też. To szaleńcy. A ty jesteś najbardziej szalony. Jak możesz tak mówić? Spotykam się z twoją córką, Esther. Będę twoim zięciem. Tato. Zabić go. Przestańcie. Zazwyczaj trzymam swój gniew na wodzy, ale do czasu. Uwolnijcie ich i rozejdźcie się. A jeśli nie, to co nam zrobisz? Chcecie zabrać nam ziemię i kobiety. Wasze zboże rośnie, a nasze ginie. To czarownik, zabijcie go. I ją też. Zabić Noego, jest sam. Mam za sobą armię pana. Kłamie. Brać go. Panie, twój ruch. Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, ale was spotka coś gorszego. Co może być gorszego? Nie trafił mnie. Co się stało ze światłem? Co mówiłeś? Nic nie słyszę. Oślepłem. Ogłuchłem. Co tak długo? Macie piękne gospodarstwo. U innych nic nie rośnie. Jak to robicie? To chyba dzięki rzece.
A co z tym okropnym wiatrem? Zmiotł wszystko z wyjątkiem waszych plonów. Dziwne. Pan Bóg ma nas w swojej opiece. Przestajemy czcić Boga mole i zaczynamy modlić się do Pana. To rozsądna decyzja. Na razie nic nam to nie dało. Pan potrzebuje czasu, żeby się przekonać o waszej szczerości. Nie lubi, gdy ludzie modlą się do niego tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Jestem ci potrzebny. Na wypadek, gdyby znów chcieli cię porwać. Następnym razem będę gotowa. Jest łatwiejszy sposób, żeby się obronić. Zabrali cię, bo jesteś dziewicą. Gdybyś nią nie była, nic by ci nie groziło. Nie próbuj. Kobiety mówią, że straciły dziewictwo, co nie zawsze jest prawdą. Oczywiście obronisz swoją godność. Umrzesz z honorem. Ale tak między nami. Czy to gorsze niż śmierć? Przestań. To, co się wydarzyło, nazywają cudem. Co to właściwie jest cud? Gdyby niemy powiedział głuchemu, że ślepy widział jednonogiego chłopca biegnącego po wodzie, to byłby cud. Wierzycie w wolną wolę? Musimy. Nie mamy wyboru. Czemu zadajesz tyle pytań? Chcę się czegoś nauczyć. Jestem taki sam. Zawsze zadaję ojcu pytania. Jakie? Pytam go, czym jest miłość? I co on na to? Mówi, że tam, gdzie jest miłość, można spać na mieczu. Ale jeśli jej brakuje, nie wystarczy nawet największe łoże. O czym myślisz? O tajemnicach. Na przykład, czy Bóg stworzył najpierw zwierzęta, czy ludzi? Czemu słońce nie świeci nocą, kiedy go najbardziej potrzebujemy? Ja zastanawiam się nad tym, nad czym jeszcze nikt się nie zastanawiał. Gdybyśmy mieli futro, jak zwierzęta, nie musielibyśmy nosić ubrania. Prawda? I po co jest zimno? Ja też o tym myślałem. Widzisz? Jesteśmy dla siebie stworzeni. Mam dla ciebie zadanie. Musisz zbudować arkę długą na 300 łokci. Co zbudować? Z drzewa żywicznego. Nie jestem budowniczym, panie. Ani rolnikiem, a jakoś sobie radzisz. Ale 300 łokci długości, 50 szerokości i 30 wysokości to kolos. Ja stworzyłem świat w 6 dni. Tak, ale widzisz ten kij? Tak, ten. Podnieś go. A teraz rysuj. Thank you.
Co to ma być? Coś, co muszę zbudować. Arka. Co? Arka. Co to? Łódź. Do czego ci łódź? Dla pana. Twoja kolej. Odejdźcie. Czego chcesz? W domu jest mnóstwo pracy. W tym upale i tak nic nie wyrośnie. Dlatego przyszliśmy tutaj. Jeszcze raz. Śmiejcie się. Podobno twój ojciec oszalał i lepiej się z nim nie zadawać. Kto tak powiedział? Czy to zaraźliwe? Oczywiście, że nie. Więc jest szalony. Czasem zachowuje się dziwnie. Pan wydaje mu polecenia. A więc to wina pana. Jest waszym Bogiem, a nie ma kapłanów, świątyń ani posągów? Nie lubi posągów. Nikt nie wie, jak wygląda. Nikt go nie widział. Jedynie twój ojciec z nim rozmawiał. To znaczy, że jest szalony. Tak uważasz? To musi być rodzinne. Panie, musimy porozmawiać. Słucham cię. Na kiedy potrzebujesz tej arki? Natychmiast, jeśli nie szybciej. Nie damy rady. Jest nas tylko czterech. Przestań pić, wtedy więcej zrobisz. Nie piję podczas pracy. Musisz zatrudnić ludzi. Próbowałem. Uważają, że jestem szalony. Rozumiem. Znów muszę wam pomóc. Bylibyśmy wdzięczni. Opieramy się tylko na wierze. Nie wiemy, co robimy, po co to robimy, ani... Przekonałeś mnie. A teraz idź spać, bo czeka cię ciężki dzień. Racja, panie. Dobranoc. I don't know what I said.
Chrapiesz. Jak to się stało? Nie pytaj. Co to za tajemnicze znaki? Pomogą nam zbudować arkę. Co oznaczają? Nie znamy szyfru. Ja znam. Wiem dokładnie, gdzie umieścić każdą belkę. Kiedy się tego dowiedziałeś? W nocy. Mam rotał, chrapał. Uczył się budować arkę. Do roboty. Chcemy żywności. Przynieś chleba. Damy wam to, co mamy. Chcemy więcej. Nie wiecie, ile wam damy, więc jak możecie chcieć więcej? Zawsze chcemy więcej. Noe! Nie poznajesz mnie? To ja. Lot. Twój stary przyjaciel z Sodomy. Matko, to Lot. Nie podziękowałem ci za ocalenie. Witaj, Locie. Gdzie twoja żona? Nie żyje. Odeszła. Współczuję ci. Takie jest życie. Co jej się stało? Zawsze mówiła, że jest solą ziemi i w końcu się nią stała. Zmieniła się w słup soli. To jej palec. Na co czekamy? Obrabujmy ich, zabijmy mężczyzn i zgwałćmy kobiety. Albo odwrotnie. Wielu z was zginie. Co z tego? Nie ma nic gorszego niż życie. To moi przyjaciele. Skoro jesteś taki wrażliwy, wyręczymy cię. Nie mam nic przeciwko zabijaniu. Tego się nie spodziewałem. Załatwiłeś mnie podstępem. Ale zanim wyzionę ducha, chciałbym ci coś powiedzieć. Mów. Co? Dłużej nie będę czekał. Zabierzcie go stąd. Buty są moje. Locie, czemu przystałeś do tych bandytów? By żyć. Pan cię ocalił. Dzięki tobie. Ocalił mnie, ale nie miałem pracy ani pieniędzy. Równie dobrze mogłem zginąć, bo bieda jest jak śmierć. Tyle tylko, że człowiek oddycha. Próbowałem żyć uczciwie, ale przymierałem głodem. I jak innym nędzarzom, krwawiło mi serce. Byłeś w miarę przyzwoitym człowiekiem. Jeśli ty się tak zmieniłeś, to co z resztą ludzkości? Lepiej, żebyś nie wiedział. Jesteś jedynym uczciwym człowiekiem, któremu się dobrze powodzi. Czym byłby świat, gdybyśmy nie tracili dla niego głowy? Każdy to robi. Spójrz, jaki zapanował mrok. Budujesz nowy dom? To arka. Łódź. Łódź? Dla Pana. Myślę, że zwariowałeś, bo go słuchasz.
Ale ja wiem, że jesteś jedynym normalnym człowiekiem. Ja też bym go czcił, gdyby nie był taki zasadniczy. Przyznaję, że naprawdę jest wszechmogący. Przygotować się. Ruszamy. Settle up! Get ready! Nama! Tim Ham, Tiffus! Good luck! Powodzenia. Noe, miło było cię znów widzieć. Podziękuj panu, że mnie ocalił i przeproś, że go zawiodłem. Tell him I'm sorry, it wasn't worth saving. All right, let's get ready. Come on. Come on. Now. Obudź się. Chodzisz we śnie. Otóż to. Widzisz? Oto Arka. Dokończyłeś ją. Tak. Już czas. Na co? Sodoma i Gomora były ostrzeżeniem, które nie poskutkowało. Tym razem zamiast ognia i siarki zatopię świat w moich łzach. Będę płakał 40 dni i 40 nocy. Zaleję ziemię i nikt nie ocaleje. O nie. Nie rozumiem. Dałeś nam wolną wolę nawet w grzechu. Czy to był błąd? Miałem nadzieję, że odróżnicie dobro od zła i dokonacie mądrego wyboru. Liczyłem, że staniecie się narodem proroków. Miej litość, Panie. Daj ludziom jeszcze jedną szansę. Nie zasługują, żeby ich zmieść z powierzchni ziemi, cokolwiek uczynili. Grzechy ludzkości są zbyt duże. Czy już nic? Najpierw zaczęli nienawidzić się wzajemnie, a teraz nienawidzą samych siebie. Znów niszczą świat. Położę temu kres i stworzę nowy. Ten pokład jest dla ptaków i stworzeń pełzających, takich jak węże czy owady. Nigdy ich nie lubiłam i nie polubię. Przyzwyczaj się, bo wkrótce będą naszymi towarzyszami podróży. To pokład dla małych zwierząt futerkowych. Kto wykarmi te wszystkie stworzenia? Bóg. Magazyny są na rufie. Nie rozumiem. Jest miejsce dla zwierząt, a gdzie są pomieszczenia dla ludzi? Nasze kajuty są na dziobie. Mówię o innych ludziach. Wytłumaczę ci później. Dolny pokład jest dla wielkich zwierząt. Posłużą jako balast. Bóg nie dokończył budowy. Brakuje steru.
Chyba wszystkie łodzie powinny mieć ster. Tym razem Bóg zdecydował inaczej. Sam nas poprowadzi przez wody. Będziemy pływać tu i ówdzie. Tu i ówdzie? Słyszeliście, bracia? Tu i ówdzie. Dość wygłupów. Wracajcie do pracy. Dlaczego arka jest taka duża? Będziemy mieli towarzystwo. Pełzające. Będą jacyś znajomi? Głównie zwierzęta. Bóg właśnie sporządza listę. Czeka nas niezły bałagan. Ciekawe, kto będzie sprzątał. Zdaje się, że o tym Bóg nie pomyślał. Wybiera po jednej parze z każdego gatunku. Wkrótce tu będą. Nie powiedziałeś mi wszystkiego. Czemu Pan wybrał z każdego gatunku po jednej parze? W celu prokreacji. Tutaj? Nie. Po powodzi, aby zasiedlić ziemię. Będzie powódź? Nie powódź, tylko potop. Widzicie gdzieś wodę? Ani kropli. A jakieś zwierzęta? Ani jednego. Potrafisz tylko siedzieć i pić, a tymczasem gospodarstwo podupada, a my przymieramy głodem. Bogaci pęcznieją z dumy, a biedacy z głodu. Oprócz Noego nie ma tu nikogo bogatego. Nic nie rozumiem. Coś tu śmierdzi. Ty śmierdzisz. Idź spać. Gdy zechcę wysłuchać twojej opinii, dam ci znać. A, właśnie. Trzymaj się z dala od tego szaleńca Noego i jego zgrai. Jafet. Jak można dać tak na imię chłopcu? Jafet. 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 Biedaczysko. Nic dziwnego, że wyrósł na idiotę. On nie jest idiotą, tylko marzycielem. Tak jak powiedziałem, idiotą. Chodź spać, ojciec zaczyna być nieprzyjemny. Kto mnie uwolni od tego ślubnego koszmaru? Może pomógłby mi ten Bóg Noego? Do łóżka, moczymordo! Picie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Piję od 40 lat i nic mi nie jest. Świetna rzecz. Muszę zrobić więcej. Czy to chłopak dla ciebie? Cała rodzina jest stuknięta. Nikt się z nimi nie zadaje. Mogliby całkiem zwariować i nikt nie dostrzegłby różnicy. To przez tego ich Boga. My też mieliśmy go czcić, ale nie możemy przecież modlić się tylko do jednego Boga. To nienaturalne. On nie może być Bogiem wszystkiego. Właśnie. Nie może być jednocześnie Bogiem pcheł i słoni, albo burzy i nieświeżego oddechu. Oni twierdzą, że jest. W pewnym sensie podziwiam Noego. Nie przejmuję się tym, co sądzą o nim ludzie.
Gdy mówią, że jest szalony, wzrusza ramionami i robi swoje. Ojcze, co byś chciał robić, gdybyś miał możliwość? Nie wiem, podróżować, zobaczyć świat i wszystkie stworzenia. Jutro rozpocznie się koniec świata. Zaleje całą ziemię i na zawsze zmyje z niej grzechy. To Noe powstrzymał deszcz. To on sprowadził zwierzęta. Zabić go. Skąd to się wzięło? Ojciec musiał załatwić u góry. Zawsze mówi, że Bóg wszystko zapewni. Widzę, że zapewnił także łopaty. Cześć!
Gdzie ojciec? Miałem rację. O co chodzi? Twoje zwierzęta przeszły przez naszą osadę. Nie, przez nią, tylko po niej. Przepraszamy. Mąż z nimi porozmawia. Stratowały ją, a teraz my zrobimy to samo z wami. Boicie się jednego nędznego tygrysa? A co powiesz na dwa nędzne lwy? To niesprawiedliwe, żeby zwierzęta niszczyły nasze domy, pola i zbiory. Jakie znowu zbiory? Co one tu robią? Przyszły na arkę. Wszyscy oszaleliście, zwierzęta też. Wiedzą, że będą bezpieczne, gdy spadnie deszcz. Jaki deszcz? Nie padało od lat. Gdzie ten deszcz? Właśnie, gdzie ten deszcz? Nadchodzi. Nie ma ani jednej chmurki. Gdzie ten deszcz? Nie jest mokry, pali jak ogień. Parzy mnie. Czy Bóg wie, jak długo powinno padać? Wie. 40 dni i 40 nocy. Musimy być gotowi do wypłynięcia, do podniesienia kotwicy. Zabieramy jeszcze kogoś? Pan pozwolił zabrać Miriam, Ruth i Esterę. Nikogo więcej. Wspaniale.
Idźcie po dziewczęta. Chcę zabrać mamę. Ojciec nie pozwolił. Nie obchodzi mnie to. Zaraz wyruszamy. Zostaję. Bierz ją. Nigdzie nie idę. Co tak długo? Bierzcie ją. Spóźniłeś się. Wiem. Podnieść trap. Koniec? Nawet nie początek końca. Choć dużo się nauczyłeś, nie skończyłeś jeszcze pierwszej strony. Potop nie jest jeszcze wystarczająco duży, aby zatopić świat i pokazać moc Boga Wszechmogącego. Co robisz? Tak będzie lepiej dla Arki. Co chcesz z nimi zrobić? Wyrzucić za burtę. Pozbędę się tych wstrętnych tarantuli,
karaluchów, komarów i tasiemców. Po co komu tasiemce? Bez nich na arce będzie zdecydowanie przyjemniej. Nie tobie to oceniać. To zadanie Pana. Nie ocaliłby ich, gdyby nie było z nich pożytku. Są częścią Jego koncepcji stworzenia świata. Nie wolno ci się wtrącać. Jeśli unicestwimy jeden gatunek, co z tymi, które się nim żywią? Także zginą. Wszystko ma swój cel. Wiedziałam, że to powiesz. Wszystko jest warte ocalenia. Nawet to? Jeszcze trochę. Jafet zawsze miał problemy z pracą. Nigdy nic nie robił, więc nie wie, kiedy skończyć. Pomóż nam. Nienawidzę brudnej roboty. Ja też. Czy po to Bóg nas ocalił? Ale się bałam. Drzwi były zamknięte, nie mogli tu wejść. Mówię o burzy. Gdzie dziewczęta? Robią śniadanie. Ciekawe, jak im zeszła noc. Chciałem pójść do Ruth, żeby ją pocieszyć. A ja do Miriam, ale drzwi były zaryglowane. To sprawka ojca. Spotkajmy się w nocy. Nie spodoba się to twojemu ojcu. Nie dowie się. Mnie też się to nie spodoba. Lisy leżą z owcami. Miejmy nadzieję, że nie skrupią ich na obiad. Wyglądają tak łagodnie. Czemu Bóg nie stworzy nowej ziemi, skoro ta mu się nie podoba? Gdybyśmy mieli futro, jak zwierzęta, zamiast skóry, nie musielibyśmy nosić ubrania. Macie wspaniałą łódź. To prawda. Potrzeba wam czegoś? Garnków, patelni, ostrych noży, sukien dla pań? W tym tygodniu mam też w promocji cudowną miksturę z nagietków. My już się znamy. Naprawdę? Oczywiście. Kupiliśmy garnki, patelnie i kapelusze. Pamiętasz? Kapelusze dla całej rodziny.
Kolejni zadowoleni klienci. W takim razie wiecie, że moje towary są najwyższej jakości. Pozwólcie, że wejdę na pokład. Tylko w celach handlowych. My zejdziemy do ciebie. Spróbuj. Jeden łyk zrobi z ciebie nowego człowieka. Albo i dwóch. Dobra, co? Łagodne. Powiadasz, że to lekarstwo? Oczywiście, bez żadnej wątpliwości. Weź ze dwie skrzynki. Co chcesz w zamian? Nie mamy pieniędzy. Nikt ich nie ma, są bezużyteczne. Do czego to doszło? Pieniądze straciły swoją wartość. Straszne. Za dawnych czasów pieniądze odzwierciedlały nasz status. Ja byłem kupcem, a teraz jestem drobnym handlarzem parającym się handlem wymiennym. Co za degradacja. Czego chcesz zamiast pieniędzy? Żywności, wody. Wokół jest woda, ale słona. Żywności i wody pitnej. Załatwione. Dla ciebie nic nie ma. Może coś znajdziemy. Do zobaczenia. Dobrze być razem. Kocham cię, Miriam. Ja ciebie też. To zróbmy coś. Nie możemy. Musimy. Będziemy tu bardzo długo. Całowaliście się. Wcale nie. Ja tylko szeptałem jej coś do ust. Trudno będzie ich upilnować. To normalne. Normalne czy nie, podczas podróży Bóg zakazał seksu i prokreacji zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. Jak powstrzymamy zwierzęta? Bóg na czas podróży pozbawił je popędu. A co z nami? My musimy hamować się sami. Bóg powinien wiedzieć, że to nie będzie łatwe. Trzeba będzie na nich uważać. Mówisz o chłopcach. A co z nami? Co
Z naszym popędem. Jesteśmy na tyle dojrzali, żeby nad nim panować. Obawiam się, że to będzie konieczne. Co pijesz? Cudowną miksturę z nagietków. W celach leczniczych. Czy to będzie długa podróż? Bardzo długa. Chodźcie tu i posłuchajcie uważnie. Zaczekaj, już idą. Bóg kazał nam przestrzegać pewnych zasad. Myślałem, że to ty je wymyśliłeś. To do ciebie podobne. Pan je wymyślił, a ojciec tylko przekazuje. Mam nadzieję, że to nie był twój pomysł. Po co nam te zasady? Żeby was bronić. Sama się obronię. Jedna z najważniejszych zasad to zakaz prokreacji przez cały czas trwania podróży. Nieźle. Inaczej otaczałaby nas gromadka dzieci. Ja nie miałabym nic przeciwko temu. Nie jesteśmy do tego przygotowani. Dlatego Bóg powstrzymał zwierzęta przed robieniem tego, co leży w ich naturze. Mówiłaś coś? Nie. Ty powiedziałeś już wszystko. Niestety. Atakować. Po co ten pośpiech? Tam jest moja córka. Tylko ona mi została po śmierci mojej biednej żony. Poza tym, mając taką łódź, będziemy rządzić tym, co pozostało ze świata. Do ataku. Kapitanowi to się nie spodoba. Nie obchodzi mnie, co się podoba temu staremu durniowi. Sam z nim pogadam. Idź po kapitana. Atakować. Lepiej się przygotować. Mogą mieć pokojowe zamiary. Zabić go. Zawsze mi wszystko zabierano. Tym razem mam szansę wygrać. Do ataku.
Czego chcecie? To ja, Lot. Twój stary przyjaciel. Zupełnie zszedł na psy. Mówi, że stoczyłem się na dno? Coś w tym rodzaju. Ma rację. Od czasu Sodomy przebyłem długą drogę i nie żałuję z tego ani chwili. Rekwiruję twój statek. Dlaczego? Gdy mnie spytają, czego dokonałem podczas potopu, odpowiem: przeżyłem. To nasz okręt. Należy do nas wszystkich. My go zbudowaliśmy własnymi rękami. Ukradliście go. Poddajcie się, to nikomu nie stanie się krzywda. Obiecuję. Bóg na to nie pozwoli. Decyzja należy do ciebie. W takim razie rób, jak uważasz. Zająć okręt. Brać ich. Czym rzucasz? Bułkami, które wczoraj upiekłam. To jeszcze nie koniec. Musimy żyć. Wypłoszcie zwierzęta ogniem. Pali się.
prawo boskie jest po naszej stronie. Panie! Nikt nie został prócz nas? Nikt? Będzie bardzo ciężko. Zniszczenie ludzkości nie było dla mnie łatwą decyzją. Skoro ludzie są tacy źli, to czemu nie zesłałeś na ziemię aniołów? Problem polega na tym, że wprawdzie aniołowie nie ulegną zepsuciu, ale także nie staną się lepsze. Z ludźmi jest odwrotnie. Mogą stać się gorsi, ale i lepsi. Nie chcę dwa razy popełnić tego samego błędu, dlatego mogę zdecydować się na unicestwienie wszystkiego. Nas też? Niestety tak. Ależ, Panie, przecież oddałem Ci swoje serce i duszę. Oszczędź chociaż moją żonę i dzieci, zabierz mnie. Moja zasada to wszystko albo nic. To niesprawiedliwe. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe, ale nie podjąłem jeszcze decyzji. Muszę to przemyśleć. Dlatego przez jakiś czas nie będę dostępny. Będziemy zdani na siebie. Musicie poradzić sobie bez mnie. Panie! Lord! Widzicie coś w tej mgle? Nie możemy się z niej wydostać? Owszem, ale do tego potrzebny jest ster, którego nie posiadamy. Nienawidzę tej ciszy. Od kilku tygodni mam okropne myśli. Ja setki. Wydaje mi się, że pływamy w koło. Skąd wiesz? Wszystko wygląda tak samo. Gdzie my jesteśmy? Błądzimy bez celu. Gdybyśmy mieli boje... A to? Jeśli znów je napotkamy, będzie wiadomo, że pływamy w koło. Powinniśmy mieć ster. Pływamy w koło. Ojciec wie, że jestem inteligentny. Ja też. Pamiętasz, jak próbowałam cię namówić, żebyś mi kupił suknię?
rzeczy. Mówię całkiem poważnie. Ojciec powinien mnie częściej słuchać, ale on słucha tylko Boga. Co ty na to? Nie musisz tego robić. Powinniśmy dzielić się obowiązkami. Wolałbym, żebyś podzieliła się czymś innym. Spójrzcie. Widzisz, co robisz? O mało nie spadłeś. Patrz. Dopłynęliśmy do lądu. Ale pięknie. To raj. Jak można było tak nas oszukać? Może to jakiś żart? Mało śmieszny. To było okropne przeżycie. Boli mnie krzyż. To wszystko przez tę wodę. Młodzi są przygnębieni. Pociesz ich. Mam zatańczyć, czy może opowiedzieć dowcip? Czemu nie? Potrafisz nas rozśmieszyć. Jak wtedy, gdy powiedziałeś, że przez ten wiatr zebrom zaczęły odpadać paski. To było dobre. Nasi synowie rzadko widzą cię takim. Jestem kapitanem i muszę udawać surowego. Zwłaszcza teraz, kiedy pan chwilowo nas opuścił. Wierzysz w pana? Tak. Ocalił nas. Czasami zastanawiam się, dlaczego. A nasi synowie też w niego wierzą? Mam nadzieję. A jeśli nie, to tylko na przekór tobie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jakie? Co Bóg ma przemyśleć? Czy zachować nas przy życiu? Chodźcie tu. Co to?
Słońce odbija się w wodzie. Niebo jest zachmurzone. Trzeba to sprawdzić. Co to? Kto wyrzucił moje butelki? My, ojcze. Dawno temu. Przez twoją głupotę pływamy w koło. Co robisz? To, co trzeba było zrobić od razu. Buduję ster. Do tego pala przymocuję drzwi. Pomożemy ci. Ojciec się nie zgodzi. Nie będziemy pływać w koło do końca życia. Masz rację. Żadnego steru. Jestem cały mokry. Powinniście się wstydzić. Chciał zbudować ster wbrew woli pana. Panie, dawno nie rozmawialiśmy. Nie ma powodu, żeby o nas zapominać. Synowie buntują się przeciw mnie, czyli również przeciw tobie. Nie mogę na to pozwolić, ale to nie jest łatwe. Wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie mamy żadnego celu, pływamy w koło. To nas przyprawia o zawrót głowy. Czy jest ku temu powód? Odezwij się, pani, powiedz coś. Nawet gdyby to miało być pożegnanie. Jestem marzycielem, tak jak my wszyscy. Dlatego zwykli ludzie nas kochają. Wprowadzamy trochę radości w ich szare, monotonne życie. Jeśli zadrę nos tak wysoko, to czy z tyłu zrobi mi się drugi podbródek? Wszyscy zwariowali. Żeby mnie nabrać, musisz bardzo wcześnie wstać. Jasne. Koło południa. A w głowie masz kompletną pustkę. Musisz zdjąć buty, żeby policzyć do 20. I wyjść z siebie, żeby wpaść na jakiś pomysł. Nie przesadzaj, bo zjem cię na śniadanie. Gdybyś miał więcej rozsądku, byłbyś półgłówkiem. Dzieci, ojciec chciałby powiedzieć wam kilka słów. Myślałem o starym przyjacielu, Locie. Gdyby żył, byłby bardzo bogaty. Cisza. Co się stało? Czuję się, jakbym wsadził obie nogi do lewej nogawki. Co ty na to, Jafecie? Nic. To dobrze. Czasem zastanawiam się, co ja bym bez was zrobił. Mój drogi, nie jesteś sobą. A kim? Ciszej. Powinieneś odpocząć. Podnieść żagle. Wszyscy na pokład.
Rysuję linię, dokładnie w tym miejscu. Niebo. Niebo krwawi. Krwawi. Wygrałem. Dajcie mi wieniec laurowy, a we włosy włóżcie kapustę. Zostawcie go mnie i zajmijcie się Arką. Hamie, ty jesteś najstarszy. Nie zawiodę cię. Mam dowodzić statkiem. Przy sterze staje młodość. Świeża krew, nowe pomysły. Prowadź nas, kapitanie. Jesteśmy z tobą. Dość pływania w koło. Koniec podróży bez celu. Dobrze powiedziane. Płyniemy do domu. Zabierz nas z sobą, kapitanie. Prowadź nas do domu. Niech to diabli. Co to? Bunt? Pod łóżkiem są potwory. Wychodzę. Kto pali mu komory? Zabraniam. Cisza, gdy mówi kapitan. Ty stary głupcze. Nikt cię nie słucha. Zapadnij się pod ziemię. Twoje dni są policzone. Jesteś stary. Odpoczywaj w pokoju. R.I.P. R.I.P. Bądźcie potępieni, wy niewdzięcznicy. Przeklinam was. Za burtę z nim. Nie boję się was. Zabrać to ścierwo z mojego statku. Nie jestem taki szalony, jak sądzicie. Pokażcie, na co was stać. Pan Bóg Wszechmogący ma 1,50 m wzrostu. Jest mały. Widziałam go. Namo? Co robisz? Nie jestem Namo, tylko wolą Pana. Czynimy, co musimy, póki nie zwyciężymy. Mamo, musisz odpocząć. Muszę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Pamiętajcie, żeby nigdy nie kupować kota w worku. Dziękuję, Pegazie. Dla takiej kobiety jak ja dwie nogi to za mało, żeby utrzymać równowagę. Idź do stajni. Co robimy? Ukarę cię. Za co? Wyrzuć to. Musimy ją uciszyć. Co ty uprawiasz?
Ostrożnie. Zabierzcie ją. Uciekajcie. Zbliża się koniec. Panie, potrzebujemy Cię bardziej niż kiedykolwiek, ale Ty trzymasz się z daleka. Ześlij nam jakiś znak. Jak matka? Lepiej. Nie jest zbyt słaba, żeby mówić. Tak jak my wszyscy. Co robić? Pan musi zesłać nam znak. Może zrobimy ster? Dużo zrozumiałem w ciągu ostatnich miesięcy. Jeśli to pomoże... Nie. Obojętne, czy popłyniemy na północ, południe, wschód czy zachód, nie uczyni to różnicy. Wszędzie jest tylko woda. Umrzemy tu. Duchy na statku widmie. Prosiłem Boga o znak. Leć i znajdź suchy ląd. Wróciłeś. Panie, czy znamy się wystarczająco długo, bym mógł powiedzieć, to tak rządzisz swoim światem? Nie okazałeś nam litości. Powiedz, co ja robię na tym świecie? Moje milczenie zawsze ma powód. Panie, to Ty? Tak. Długo nie rozmawialiśmy. Postanowiłeś, co z nami będzie? To była trudna decyzja. Chciałem się kogoś poradzić, ale nie miałem kogo. Przykro mi, ale zdecydowałem się na całkowitą zagładę. Zaczęło się od grzechu Adama w raju. Ludzkość stworzyła świat pełen przemocy, gdzie nie odróżnia się dobra od zła. Arka i ci, którzy się na niej znajdują, pójdą w zapomnienie. Ale dla ciebie będą to drzwi do raju. Co jest z tobą? Nie prosisz o litość? Nie wylewasz łez? Co robisz? Nie jestem godzien wylewać przed tobą łez. Zamiast tego gwiżdżę. Gwiżdżesz? Ah, no.
Znów wzbudziłeś we mnie litość. Oszczędzę ciebie i ten twój świat. Dam wam ostatnią szansę. Dziękuję, Panie, za łaskę, jaką mi okazałeś. Jutro dam ci znak. Wyślij ptaka. Już to zrobiłem. Wysłałem kruka. Kruk się nie nadaje. Wyślij gołębia. Znów wysyłasz ptaka? Bóg do nas wrócił. Nie wiedziałem, że nas opuścił. Owszem. Dlatego byliśmy źli i zdesperowani. Ja wciąż jestem. Ja też. A zazwyczaj bywam pogodna. To się zmieni. Zaufajcie mi. Kiedyś dałeś mi dwie rady. Powiedziałeś, nie idź do łóżka z kobietą, która ma więcej kłopotów niż ty. I nie ufaj człowiekowi, który mówi, ufajcie mi. Nie pamiętam. Ale ufajcie mi, tak jak ja ufam Panu. Matko? Nie powinnaś jeszcze wychodzić. Chciałam zaczerpnąć powietrza. Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Pan kazał mi wysłać gołębia, aby przyniósł nam znak. To nie gadaj, tylko go wypuść. Co wy na to? Gorzej już nie będzie. Co nam szkodzi? Matka ma rację. Wypuść go. Wrócił. Wrócił. Chodźcie tu, gołąb wrócił. Stój spokojnie. Dobry ptaszek. Czym udałeś mu uciec? Dziękuję. Mam. Znalazł ląd. Patrzcie. Spójrzcie na to. Hey! Hey! Hey!
Jakie to szczęście widzieć cię w dobrym zdrowiu. Ja też się cieszę. Czy to nie cudowne, że pan zdecydował się nas ocalić? Mimo wszystko nie zamierza nas zgładzić. Oczywiście, że nie. Mówisz to tak spokojnie, jakbyś się tego spodziewała. Oczywiście. Widzisz coś? Nic. Myślisz, że jest tam coś, czego nie było przedtem? Tak. Nadzieja. Mówię o lądzie. Jeśli jest, odnajdziemy go. Za to cię lubię. Więc jednak za coś mnie lubisz. Jesteś pewny siebie, nawet jak nie masz racji. Co to? Pan nas ocalił, tak jak obiecał. Musimy mu podziękować. Nie mamy na to czasu. Nie?
Uciekajcie! Dobiliśmy. Udało się. Pan rzekł, idźcie i rozmnażajcie się. Hamie, masz nam coś do powiedzenia? Chcą nas opuścić. Co nie znaczy, że was nie kochamy. Ale czas wyfrunąć z gniazda. To naturalne. To chyba koniec. Wszystkie już? Żadne nie zostało. Tu jest pusto. Czekaj. Zaspałyście. Ciekawe, czy zostaną naszymi przyjaciółmi. Musimy je dobrze traktować. Głupie myszy. Nie ma wśród nas kapłana, dlatego jako kapitan ja udzielę wam ślubu. Co to ma być, ojcze? Nie jestem pewny.
Przypomnij sobie nasz ślub. To było dawno temu. Niech pomyślę. Chyba pamiętam najważniejszą część. Synowie i córki, czy będziecie postępować uczciwie? Czy będziecie wzajemnie się szanować? Czy będziecie się kochać w chwilach dobrych i złych? Tak. Bóg nie miałby chyba nic przeciwko temu. Uważaj na niego. Poradzą sobie. Są młodzi. To dla nich przygoda. Myślałem o tym, co się wydarzyło. I? Część można opowiedzieć słowami, a resztę milczeniem. Być może posunąłem się za daleko. Jestem jeden, nieskończony i doskonały, ale mogę się mylić. Nie każ mi tego tłumaczyć. Zgładzenie ludzkości nie jest dobrym wyjściem. Potrzebuję człowieka, tak jak on potrzebuje mnie. Wypełniamy się wzajemnie, dlatego między nami musi panować zgoda. Nie podniosę już ręki, nawet jeśli ziemię opanują bezbożnicy. Zachowam milczenie i nie będę siał zniszczenia. Dzięki ci, Panie. Ludzkość jest zdolna zniszczyć samą siebie. Nie potrzebuje mojej pomocy. Wersja polska na zlecenie Polskie Media Amercom, Studio Publishing.
Tekst Andrzej Czółnowski. Czytał Jacek Brzostyński.